Budżet powinniśmy nazwać fachowo budżetem wegetacji na 2016 rok miasta Stoczek Łukowski. Chciałbym się skupić tylko do konkretów. Panie Burmistrzu, skupmy się na inwestycjach i na wnioskach projektów poszczególnych komisji i różnic, jakie występują w inwestycjach pomiędzy Pana budżetem zaproponowanym, a budżetem inwestycyjnym zaplanowanym przez poszczególne komisje. Komisję kulturalno-oświatową, budżetową i komisję rewizyjną. Mam pytanie. Czy któraś z komisji opowiedziała się za budową studni głębinowej? Czy któraś z komisji opowiedziała się za budową katalizatora sanitarnego? Czy ten budżet, i teraz pytanie do Rady, to budżet woli Rady, jaki mamy głosować w 2016 roku? Czy inwestycje, które, tak jak Pan Burmistrz odpowiedział, wola Rady była taka, żeby nie głosować uchwały zgłoszonej przez przesuniętą uchwałę, żeby głosować wcześniej przed budżetem Pani Radnej Waleckiej. Czy wolą Rady i Radnych jest głosowanie budżetu na 2016, chodzi tutaj o inwestycje, bo w innych sprawach się nie znam i nie muszę się znać, ale inwestycje, które zostały zaplanowane ze środków własnych, to są inwestycje 60 tysięcy złotych. Inwestycje, które budowa studni głębinowej czy budowa kolektora sanitarnego, to są inwestycje, o których ani w wyborach, panie burmistrzu, nie było mowy. O tych mówiliśmy spokojnie i 70-letnia nagle budowa kolektoru, która jest stara, musi być robiona w tym roku. 60 tysięcy środków własnych, budowa drogi gminnej, budowa, duże słowo budowa, też bym zmienił na chęć budowy, ale nie budowy. 20 tysięcy złotych, to przecież nic nie można zrobić za 20 tysięcy złotych, na pewno nie wybudować drogę Wilczej Woli. Czy budowa drogi gminnej ulica Polna 30 tysięcy złotych. Mało tego, gdy komisje obradowały nad wizją inwestycji miejskich, nie padła kwota, o jakiej kwocie, o jakich inwestycjach będziemy mówili. To zostało nam od razu odgórnie narzucone i my dzisiaj, jako radni, nie wyobrażam sobie, żebyśmy głosowali wykaz inwestycji, z którym się kompletnie nie zgadzamy, gdzie nie ma naszej woli. Jeżeli jest inaczej, to bardzo proszę o wytłumaczenie tego. Dziękuję. Także też proszę brać pod uwagę i to, że budżet nie jest z gumy. Nie możemy go rozciągać, bo jeżeli pieniążki nie wpłyną, nie ma możliwości, żeby wykonywać Państwa oczekiwania i realizować inwestycje. Powiedziałem wcześniej w swoim wystąpieniu na początku sesji, że musimy zabezpieczyć najpierw funkcjonowanie naszych jednostek, tak jak powiedziałem, szkół, przedszkola. No nie będę teraz po raz drugi wyszczególnia. I dopiero to, co zostanie, możemy przeznaczyć dla inwestycji. Panie Marcinie, Pan mnie tutaj mówi o tych niskich kwotach, że to jest budżet chęci. Jest to budżet chęci też, ale sam dokładnie Pan wie, że jeżeli, powiedzmy, że jeżeli ja Wam mogę, czy jeżeli może inaczej, gdy chcę aplikować o środki z funduszu tego rolnego, to ja muszę mieć w swoim udziale, w swoim budżecie zapisane to minimum nasze, jakie musimy zapewnić. I te 20 tysięcy mi tutaj wystarcza. Wspólną ulicą muszę mieć jakieś pieniądze na pewne kosztorysy, na pewne jakieś dokumentacje, na pewne jakieś tam zmiany i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest, wiadomo, że to nie jest kwota docelowa już teraz. Kwota docelowa będzie wtedy, jeżeli otrzymamy dofinansowanie, wtedy przyjdę do Rady po pieniążki, że na tą ulicę brakuje tyle pieniędzy. Pan dokładnie o tym wie. I też pamięta Pan jedną z sesji, bo tutaj Państwo, większość nowych radnych. Na wszystkie sesje pamiętam. Że była taka sesja, kiedy ten załącznik, numer inwestycyjny, nie pamiętam numeru, było kartką pustą. Pamięta Pan takie zawsze. I budżet zrealizowaliśmy też naprawdę z dobrymi inwestycjami.